Witajcie, drodzy widzowie, słuchacze. Dziś chciałbym podzielić się z wami pewną historią, która wydarzyła się dokładnie rok temu, w noc sylwestrową. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko wymysł jakiegoś chorego umysłu, ale zapewniam was, że nie dała mi spokoju przez cały rok. Historia zaczyna się w małym miasteczku na południu Polski, gdzie mieszkał pewien młody mężczyzna o imieniu Marek. Marek był samotny i nie miał wielu przyjaciół. Pracował jako programista w lokalnej firmie informatycznej, ale nie cieszył się z tego. Jego życie było nudne i monotonne. Nie miał żadnych pasji ani marzeń. Jedyną rzeczą, która go cieszyła, były creepypasty, krótkie opowiadania o strasznych i niewytłumaczalnych zjawiskach, które czytał na różnych forach internetowych. Marek był wielkim fanem creepypast i często próbował sam pisać takie historie, ale nigdy nie były one zbyt dobre brakowało im oryginalności i napięcia. Marek chciał napisać coś naprawdę przerażającego, coś, co wprawiłoby czytelników w dreszcz grozy i zostawiło ich z otwartymi ustami. Ale nie miał pomysłu. W noc sylwestrową Marek siedział sam w swoim mieszkaniu i przeglądał internet. Nie miał ochoty na żadne imprezy ani spotkania ze znajomymi. Wszyscy byli zajęci swoimi rodzinami i partnerami, a on czuł się jak piąte koło uwozu. Postanowił więc spędzić wieczór na czytaniu Creepypast i szukaniu inspiracji do własnej historii. Przeglądając różne strony, natrafił na jedną, która zwróciła jego uwagę. Była to strona poświęcona tak zwanym rytualnym Creepypastom historiom, które zawierały instrukcje do wykonania jakiegoś rytuału lub gry, która miała sprowadzić na wykonawcę jakieś nieszczęście lub spotkanie z nadprzyrodzoną istotą. Marek był sceptyczny co do takich rzeczy, ale jednocześnie ciekawy. Zawsze lubił testować granice swojego strachu i wyobraźni. Na stronie znalazł wiele różnych rytuałów i gier, ale jedna z nich szczególnie go zaintrygowała. Nosiła tytuł 31 grudnia. Była to gra, która miała być wykonana dokładnie o północy w noc sylwestrową. Gra polegała na tym, że trzeba było wyjść na ulicę i znaleźć osobę ubraną na czarno. Następnie trzeba było podejść do niej i zapytać: Czy jesteś gotowy? Jeśli osoba odpowiedziała tak. Trzeba było ją poprosić o podanie ręki i powiedzieć zabierz mnie ze sobą. Wtedy osoba ta miała być śmiercią i zabrać gracza do swojego królestwa. Jeśli osoba odpowiedziała nie, trzeba było ją zostawić w spokoju i szukać kolejnej osoby ubranej na czarno. Gra miała kilka zasad. Nie można było grać w grupie, tylko samemu. Nie można było grać więcej niż raz. Nie można było odmówić podania ręki osobie, która odpowiedziała tak. Nie można było wracać do domu przed zakończeniem gry. Nie można było mówić nikomu o grze. Marek poczuł dreszcz na plecach, czytając te instrukcje. Gra wydawała się bardzo dziwna i niebezpieczna. Ale też bardzo kusząca. Marek zaczął się zastanawiać, co by się stało, gdyby spróbował ją wykonać. Czy naprawdę spotkałby śmierć? Czy to byłby koniec jego życia? Czy może byłby to początek czegoś nowego i niezwykłego? Marek spojrzał na zegarek. Była godzina 23:45, miał jeszcze 15 minut do północy. Podjął szybką decyzję. Wstał z krzesła, ubrał się w ciepłą kurtkę i czapkę, wziął telefon i klucze i wyszedł z mieszkania. Postanowił spróbować tej gry. Był to jego sposób na ucieczkę od nudnego życia. Była to jego szansa na napisanie własnej klipy pasty. Marek wyszedł na ulicę i spojrzał wokół. Było ciemno i zimno, ale nie padał śnieg. Na niebie widniały gwiazdy i księżyc. W oddali słychać było odgłosy fajerwerków i muzyki. Ludzie świętowali koniec starego roku i początek nowego. Marek poczuł się jak obcy wśród nich. Zaczął szukać osoby ubranej na czarno. Nie było to trudne, bo wiele osób nosiło takie ubrania w tę noc. Marek podszedł do pierwszej osoby. Jaką zauważył, był to starszy mężczyzna z brodą i czarnym płaszczem. Przepraszam, powiedział Marek, czy jesteś gotowy? Mężczyzna spojrzał na niego zdziwiony. Co? Spytał. Czy jesteś gotowy? Powtórzył Marek. Do czego? Zapytał mężczyzna. Marek zrozumiał, że to nie ta osoba. Odszedł od niego i poszedł dalej. Podszedł do kolejnej osoby ubranej na czarno, była to młoda kobieta z długimi włosami i czarną sukienką. Przepraszam, powiedział Marek, czy jesteś gotowa? Kobieta uśmiechnęła się do niego kokieteryjnie. Oczywiście, że jestem gotowa odpowiedziała, a ty? Marek poczuł się niepewnie. Nie wiedział, czy to ta osoba, czy tylko flirtowała z nim. Zabierz mnie ze sobą powiedział Marek, próbując brzmieć pewnie. Kobieta roześmiała się głośno. Co ty żartujesz? Spytała, to sylwester, a nie pogrzeb. Idź się zabawić, chłopcze. Marek poczuł się zawstydzony. Odszedł od niej i poszedł dalej. Podszedł do kolejnej osoby ubranej na czarno. Był to mężczyzna w średnim wieku z krótkimi włosami i czarnym garniturem. Przepraszam, powiedział Marek, czy jesteś gotowy? Mężczyzna spojrzał na niego poważnie. Tak, odpowiedział. Marek poczuł dreszcz na plecach. To była ta osoba. Nie mógł się wycofać. Zabierz mnie ze sobą, powiedział Marek, podając mu rękę. Mężczyzna uścisnął mu rękę mocno. Dobrze, powiedział, ale ostrzegam cię, nie spodoba ci się tam, dokąd cię zabiorę. Marek poczuł, jak jego ręka staje się lodowata. Poczuł, jak jego serce zwalnia i zatrzymuje się.